Witam Was, moi drodzy, serdecznie w 17 już odcinku z Farming Simulatora 22. Ja jestem Yuken, a to jest pierwsza seria z Farming Simulatora, w której zaczynam swoją przygodę właśnie z rolnictwem, właśnie z Farming Simulatorem. Moi drodzy, zobaczcie, coś pięknego się stało. 6 milionów 700. No jak to osiągnąłem? No chyba się domyślacie, nie będę tutaj jakiś może kreatywny, mówiąc, że tak jak zawsze, widzowie, no po prostu sprzedałem meble. Idzie to pięknie i aż chciałbym jakieś większe wyzwania finansowe zrobić, ale myślę, że tak się zabezpieczyłem tym drewnem, tymi meblami, że już będzie ciężko. Odcinek na dzisiaj, słuchajcie, jest związany również z kasiorką, więc możliwe, że uda nam się 10 milionów przebić. Pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, to sprzedać mleko, bo mamy, słuchajcie, pełne obydwie obory zapełnione na maksa. Tu jest tylko trochę tak to kijowo zrobione, fakt, że ja tak niepotrzebnie tą stodołę jednak nieprzemyślanie tutaj niepotrzebnie tak to, widzowie, zrobiłem, dlatego że przeszkadza mi ten płot, tak bym sobie przejechał i byłaby gitarka, no ale niestety tych obiektów nie da się usunąć. Co mam na myśli, moi drodzy, z tym mlekiem? A mianowicie, pierwsze co zrobimy, to zapełnimy mleczarnie nasze, które nam produkują już i też z tego co widzę, tam jest full chyba tego sera. Zobaczcie jaki ser. Zaraz do niego przejdziemy. Nie wiem jak z czekoladą, ale na pewno produkują ser i produkują śmietanę. No, po prostu chciałem, żeby było coś innego niż samo mleko dodatkowo, więc zapełnimy na fulla mleczarnię na tyle, na ile się da i później będziemy chcieli to mleko po prostu sprzedać, no bo skoro i tak mamy nadwyżkę, o widzicie, to już tak nawet nam się już nie mieści, wszędzie mamy i tak na fulla. I moje eksperyment, który będę chciał tutaj sprawdzić, czy uda się zatrudnić pracownika, aby mi to mleko pojechał po prostu sprzedać do mleczarni. No, z tymi pracownikami to różnie bywa. Ostatnio, jak widzieliście, braliśmy się za buraki cukrowe i jakoś tam ten pracownik mi kosił, zbierał te buraki. No oczywiście do momentu, aż nie zapełnił się kombajn, ale to jest jakby oczywiste, widzowie. Tutaj nie ma jakiejś rzeczy, do której bym się chciał doczepić. Same buraki spoko, poza tym, że oczywiście jak już się one wysypią na ziemię, no to to już zbieranie ich z tej ziemi jest problematyczne, dlatego co widzieliście, zrezygnowałem z tego problematycznego zbierania buraków z ziemi, zaorałem na nowo pole i na nowo je posadziłem. Ale mówimy o jakimś tam po prostu odrobinie tych buraków. Natomiast ten kombajn do buraków jest jak najbardziej spoko. No tutaj trochę też nie przemyślałem. Jak widzicie, trochę ciasno jest, no ale musimy sobie poradzić. Także krówki dają nam mleko, niestety to pastwisko nie działa. No ale tak wizualnie, chociaż dla nas samych, żeby było, że pastwisko istnieje, no to zostawię, tym bardziej, że mamy tam miejsce, gdzie jakaś maszyna może stać, czy chociażby ten obornik. Właśnie, obornik też bym musiał, kurczę, opróżnić, bo też jest go za dużo, ale na razie nie mam co z nim zrobić. Także na razie plan jest taki, aby zawieźć to mleko tutaj. Zobaczymy, czy możemy gdzieś bliżej to mleko sprzedawać. Więc ja po prostu będę podjeżdżał do każdego budynku i zobaczymy, czy to jest wykonalne. Też do pizzerii mleko? No chyba, że do śmietany, ale czy... Znaczy mleko do śmietany, mleko do kawy, ale to raczej w butelkach by brali. Tutaj, gdzie teraz dostarczam mleko, to jest właśnie taki zakład, który będzie mi mleko w butelkach produkował. To smakowe. No ale musimy tutaj dostarczyć czekoladę, aby pierwsze mleko wyprodukowane zostało. No innych składników nie mamy. Także niestety, widzowie, nie ma tak lekko, jakby to się nam wydawało. Mleka mamy naprawdę takie ilości, że chciałbym je sprzedawać. Ja coś innego bym porobił w tym czasie, bo wyobraźcie sobie, żebym podjechał tym drugim manikiem i sprzedał tę śmietanę i ser. Sprzedamy w supermarkecie. Już raz to robiłem poza odcinkiem. Naprawdę nawet fajna kasa z tego wpływa. Za jednego takiego manika 200 tysięcy, czyli bardzo mocno porównywalne do mebli, moi drodzy. Prawie 200 tysięcy kasy to już jest dobry zarobek. I chciałbym po prostu, żeby w tym czasie pracownik jechał mi z tą cysterną, przyjechał mi z nią z powrotem.
Ale czy to będzie tak działało? No, jestem ciekaw. Bo jakby no nie zawsze z pracownikami mi to wszystko działa jak należy. Tak jak działało bez problemu, żeby zawiózł on zboże do silosa, to tak samo powinno działać, żeby zawiózł mleko. Nie wiem, czy dobrze podjechałem? Tak. Dobra. Nie wiem, ile mamy tam mleka. Musimy tam zerknąć, zajrzeć. Ale póki co po prostu ładuję, ile fabryka dała. Bo chcę mieć na fulla we wszystkich mleczarniach mleka, żeby wiadomo, wytwarzali produkty. Nasi pracownicy, a nadwyżkę sprzedamy, ale mamy taką nadwyżkę mleka, że jestem, jeden kurs może pojedziemy widzowie sami, bo chciałbym sprawdzić. Jestem ciekaw, ile za, można niby policzyć, ale ja bym chciał po prostu namacalnie zobaczyć, ile my dostaniemy za taką cysternę mleka, którego, tak jak mówię, mamy naprawdę sporo, więc jakby sprzedając nawet mleko jako mleko, gdzie od początku byłem sceptyczny do tej opcji, bo mówiłem, że przecież lepiej robić czekoladę, inne rzeczy i oczywiście widzowie, zgadza się, że jest to bardziej opłacalne niż sprzedaż samego mleka, natomiast my mamy taką nadwyżkę mleka, że no chyba lepiej jest, żeby kolejne w tym czasie się produkowało, a my sobie nawet je sprzedamy, zawsze jakaś kasa do przodu. I pytanie, ile możemy za taką cysternę mleka dostać? To jest 30 tysięcy litrów, tak? W sumie 32 tysiące litrów. Za 1000 litrów płacą chyba 2000? Kurczę, chyba 2000 płacą za 1000 litrów mleka. Musimy sprawdzić, widzowie. No. Zaraz sobie sprawdzimy, ile płacą za 1000 litrów mleka. A tu widzę, że spory magazyn jest w tym butelkowym. Albo było tak pusto, bo powiem wam, że jak ostatnio zajmowałem się tym koszeniem buraków, w międzyczasie się okazało, że meble muszę właśnie sprzedać, to też dlatego widzicie te pieniądze na plusie, ale tu już jest co pilnować. Czego mi tu na pewno brakuje, moi drodzy, to powiedziałbym tak. Myślę, że, bo farming byłby w stanie to zrobić. Brakuje mi tu takiej rzeczy, żeby przydzielić pracownika, który pewne czynności by wykonywał. To znaczy, że ja na przykład bym zatrudnił pracownika, który co jakiś czas by mi napełniał jedzenie dla krów. I to nie jedzenie, bo mamy ten robot paszowy, więc ono się samo miesza, tylko kwestia, żeby uzupełniał te kiszonki, siano i słomę, nie? Ewentualnie słomę do pościelenia. Uważam, że to byłoby możliwe, szczególnie, że z tą słomą do wyścielenia nie trzeba wcale wjeżdżać do środka, można skipować ją tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie mamy ikonkę i też jest gitara. Wcale do środka wjeżdżać nie trzeba. Ale rozjeździłem tu wszystko. Jeszcze nie wiem, czy tu trawę będę siał, czy, bo tak kurczę, chciałem niby jakiś żywopłot zrobić coś, a tak potem widzę, że ja tak i tak tamtędy jeżdżę, nie? Ale nie chciałem z pewnością, słuchajcie, żeby wszędzie było, żeby były same kamienie, no bo to jest taka droga z kamieni, natomiast no nie chciałem, moi drodzy, żeby wszędzie te kamienie były, no bo tak troszkę zieleni jednak by się przydało. Cały czas mamy się oczywiście wziąć za kurczaki, żeby jeszcze jajka były, ale cały czas się za to wziąć nie mogę, już może w następnym odcinku tą inwestycję poczynimy. Ciekawe, jakie tam trudności wyjdą po drodze. No co, jest tyle mleka tam wchodzi? Aż muszę zajrzeć, słuchajcie, jakie tu są. Niech się wyładuje. Aż zajrzymy, widzowie, bo aż jestem ciekaw, nie? Aż jestem ciekaw, co to tu my mamy. Więc mamy sobie tak, coffee, no ale coffee nas nie interesuje. Ewentualnie byśmy mogli masło tutaj dać, ale jakby, no nie mamy i tak truskawek i nie mamy mąki. Znaczy mąkę to tam by się zdobyło. To wtedy oni by tutaj nam mogli coś zrobić. Jakbyśmy mieli mąkę, to by zrobili chleb, by zrobili ciasto. A to bez sensu, żeby masło czy ser żółty robili. To jest w ogóle bez sensu. No jeśli chodzi o meble, no właśnie, widzowie. Już mamy full mebli, więc musiałbym chociaż je odebrać, ażeby tam się dalej produkowały. Nie wiem, co z tą melasą będę robić. No i tutaj mamy później znowu jakieś receptury, tylko też tu wodę by trzeba dostarczyć. Ale generalnie, żeby chleb zrobić, to jest tylko potrzebna woda, mleko, cukier, jajka, no to będą kury, no i chyba mąka. No mąka, no to wiecie, mąkę, no to myślę, że
następny etap będzie, gdzie jakieś pole zrobimy, tym bardziej, że ja jeszcze chciałem wziąć się znowu za rzepak i za słoneczniki, a to po to, żeby produkować olej. Ale to też muszę się zastanowić, w którym miejscu, bo to znowu będę fabryki musiał budować, żeby mieć wszystko blisko. Także tutaj pomysłów i planów na przyszłość jest sporo. No tutaj mamy już, widzę, masła prawie że full, także widzicie, będziemy mieli co sprzedawać. No i tu jest kolejna piekarnia. A ta piekarnia jest ciekawa, bo ta piekarnia upiecze nam chleb. Słuchajcie, upiecze nam chleb z 2 litrów mąki. No to może mąkę trzeba będzie załatwić i niech piekarnia już chleb piecze. Ale żeby tak się, słuchajcie, moi drodzy, stało, my musimy sobie przede wszystkim zobaczyć. No bo bez tego to ani rusz. Te rzeczy na początku nas nie interesują kompletnie. Mam na myśli bardziej. Czy sprzedaż jajek się opłaca? No powyżej 2000 uważam, że jest do zaakceptowania. I jak to jest z tym mlekiem? O, tu mi pokazuje, ile ja mam litrów mleka. O kurczę, fajnie, że pokazuje. Super. No to słuchajcie, jestem w stanie w mleczarni sprzedać mleko za 2000, ale w piekarni za 2100. Kafe? Wiecie co? Muszę to zobaczyć. Tylko czemu butle to jest bez sensu, bo ja tutaj nie... To musimy zobaczyć jeszcze. No, to może tu blisko byśmy sprzedawali, ale to nie wiem, czy wtedy bym mógł, słuchajcie, zatrudnić pracownika. Słomy to tam bym w życiu nie sprzedawał. Mąka. A chleb? O, zobaczcie, widzowie, chleb nawet 5000 to jest ten sklep tutaj, ten market, który wybudowałem, czyli 5000 byśmy za chleb dostali. Czyli tylko mieć mąkę i możemy robić chleb. A ciasto? O kurde, widzowie. Zobaczcie to, restauracja. 19 tysięcy za ciasto. 19 tysięcy za ciasto. Bar fast food. Prawie 10 tysięcy. Czyli ciasto jak najbardziej. No ale do ciasta mamy trochę czasu. To jeszcze się muszę zastanowić, czy ja na pewno to masło chcę sprzedawać. No, ser żółty na pewno mogę sprzedać, nie? To jestem pewien. I zobaczcie, ser żółty płacą 5 tysięcy, tu w restauracji za 10. Muszę zobaczyć, gdzie jest ta restauracja, widzowie. Gdzie jest ta restauracja, gdzie mi płacą 10 tysięcy za ser? Oznacz to miejsce. Pokaż wahania cen. We wrześniu jest cena najwyższa, później w grudniu. Dobra, no to od tego zaczniemy, żeby sprzedać ser w restauracji właśnie, moi drodzy. O, gnojówki, ile my tu mamy, widzowie. Ale gnojówki nie będziemy sprzedać. Obornika, ile mamy. My nie mamy co z tym robić, nie? Ja już nie jestem w stanie, nie wiem, co ja mam z tym robić, słuchajcie. Dobra, tu jest jeszcze jakaś masa dziwnych jakichś później rzeczy, które... O, to jest to butelkowe mleko z czekoladą. Patrzcie, widzowie. Tutaj, a nie, nie wiem czemu mi tu cenę nie pokazuje, a w wahaniach cen pokazuje. 6900 płacą za mleko. A zwykłe mleko też, 6400. Aha, czyli zwykłe mleko, słuchajcie, możemy produkować, tylko że ja miałem i tak coś sprawdzić i wiecie co? Gdzie my tutaj, my to wieźliśmy do tego, co mleko robi. Czyli tu. No, to jeszcze z 2 kursy i będzie prawie pełne. Możemy dowieźć tego mleka tutaj w zasadzie. To wiecie co? To ja bym tu jeszcze gdzieś fabrykę postawił. Tylko kurczę, czy na środku stawiać fabrykę na miejscu? Tą fabrykę mleka w butelkach, bo jeśli 6 tysięcy płacą, to zmiana planów, widzowie. To jeśli płacą 6 tysięcy za mleko w butelkach, to po jakiego grzyba ja mam sprzedawać mleko za 2000 tam z hakiem? Jak mogę je sprzedać w butelkach? Gdzie jest ta restauracja? Tam. Dobra, tam będę musiał jakoś wjechać, tylko muszę zobaczyć, która to jest restauracja, bo są 2. Słuchajcie, na próbę tam podjedziemy, zobaczymy. Bo tam niby mleko skupują, tylko która to jest restauracja, żeby mi nie... Aha, bo ja i tak bez... Tutaj troszkę nie przemyślałem, widzowie. Bo nie brałem pod uwagę tego, że ja tu będę chciał wjeżdżać cysterną. No ale cysterna przejedzie, spokoj, tu będzie... No tak, jest do wyjechania, dobra. Tylko czy tu w restauracji biorą mleko? No i co? Tutaj mleka nie biorą. To mnie oszukali. Oszukali mnie banda decydentów.
No ej, widzowie, halo, halo, halo. Zwykłe mleko. Na razie patrzę ze zwykłym mlekiem. Czy ja coś źle zobaczyłem? Za dużo może patrzyłem i mi się, słuchajcie, pokiełbasiło wszystko. Mleko. Pokaż aktualne ceny. No nie, to i tak wszędzie jest. Piekarnia, mleczarnia. Aha, czyli w piekarni mogę. Dobra. Ale że w tym sklepie? Serio? W tym sklepie skupują mleko? Tak blisko bym miał do... Ja nie muszę jeździć do mleczarni, widzowie. Mogę sobie podjeżdżać tutaj. Zobaczcie. Oj, sarenki, gdzie wy mi tu biegacie? To jest ten sklep. Nie sądziłem, że tu tak mleko kupują. Patrzcie jednak. Ale numer. Ja nie muszę gdzieś daleko do mleczarni jeździć, tylko mogę tutaj przyjechać z mlekiem. Natomiast czy to się opłaca? Mieliśmy 32 tysiące litrów mleka. Jestem ciekaw, tak z ciekawości, ile kasy za to dostaniemy. Chciałbym sprawdzić. Tylko tak czy siak raczej fabrykę do mleka w butelkach bym wybudował. Tylko musimy zobaczyć, jaka ta fabryka jest duża. Widzowie. Gdzie ją zmieścić? No ewentualnie gdzieś tu jeszcze mógłbym. Tu jeszcze jakieś miejsce. Ile dostaliśmy? 71 tysięcy. No ani dużo, ani mało. Tragedii nie ma. Słuchajcie, widzowie. Dobra, tu chyba sobie mogę stać. Słuchajcie, mam pomysł. Obym to oczywiście znalazł. Budowa, produkcja. I tu był taki budynek. I zobaczymy, jaki on jest duży i... O, ten na pewno nie, tu nie, też. Fabryka masła, to jak sami widzicie, jest to bez sensu, nie? No fabryka masła jest tak jak czekoladę, faktory też jest bez sensu, no po co mi fabryka czekolady, jak czekolada gdzieś indziej. To jest tych cookie, jeszcze cookie nie mamy. Ciasteczek, mleczarnia. To jest smakowe, to jest zwykłe. Dobra, bo to jest to. Jakie to jest duże, moi drodzy? No wiecie co, no niby mogłoby tu sobie na środku stać. Jakby jeść nie woła. Palety do odbioru by tu mogły być. Mogłoby stać jeszcze odwrotnie. Tylko gdzie jest dostawa? Tam jest dostawa. No to tak by było lepiej. Teoretycznie by mogło stać, tylko miałbym cięższy, utrudniony dojazd tym kombajnem do... Nie, to tak wiecie co? Bo ja tam muszę się troszeczkę zadać, no bo tu w ogóle odpada. Tam się muszę troszeczkę zadać tym kombajnem, żeby... wjechać. Wiecie co? Nie wiem, czy tu na środku bym to mleko dawał. Prędzej bym był gotów, słuchajcie, widzowie, tylko gdzie jest dostawa mleka? Tu jest, gdzie jest dostawa? No właśnie, bo teraz pytanie, tu jest ten kluczyk. Jak to jest? Nie pokazuje, nie widzę. Tu chyba. Gdzie ja mam mleko dostarczać? Przypuszczam, że mam dostarczyć tutaj, gdzie są silosy, nie? Aha, tu jest wywrotka, dobra. To wiecie co? Nawet koło tej kawiarni i wtedy palety są tam, no to palety są do odbioru bez problemu, bo nie będzie nam nic się z niczym się nic kolidowało, więc to może tutaj sobie stać. No mogłoby to by równie dobrze być za cukrownią i tutaj przy tym również, ale tam sobie wolę jeszcze na coś innego miejsce zostawić. Także ewidentnie tutaj, widzowie, to sobie cykniemy. O, tam i tak będę jeździł z, dobrze. Dobrze, zobaczmy teraz. No to będzie, bo to jest to mleko w butelkach. No to, po co ja mam za 2000? O, zobaczcie, bottle of milk. Jedno mleko. 500 tysięcy mleka, ale tylko 50 na magazynie. No ale dobra, włącz. To musimy sobie włączyć. Tutaj oczywiście zmień tryb produkcji na to, żeby mi palety w razie czego
przechowywanie, czyli by wydawało, no to słuchajcie, no to nie ma co, będziemy mleko wozić tam. Bo jeżeli ja mam sprzedawać to mleko za 2000, a mogę je sprzedać za ponad 5000, no to wiadomo, że... No słuchajcie, no chyba wiadomo, że to się opłaca, już nawet nie patrząc już tam, powiedzmy, że pal licho z tym wzrostem sezonowym, nie? Wiecie, no bo nie zawsze trzeba się tym jakoś tam sugerować. I tu jestem ciekaw, czy mógłbym zatrudnić pracownika, żeby mi tak jeździł i to woził. Ja bym w tym czasie sprzedał sobie ser, ale obawiam się, że nie. Troszkę nie przemyślałem, bo tu będzie ciężko zawrócić. Będę musiał takie kółeczka robić. Kurczę, od tego nie wziąłem pod uwagę. Tutaj. Nie wiem, czemu tak z opóźnieniem to wypełnianie działa. Dobra, no to zawieziemy tu mleko. Niech te faktycznie w butelkach mleko się produkuje. Widzicie, to wszystko jakby ma jakiś tam sens, nie? I potem jak ktoś się właśnie by dziwił, Juken, skąd ty tą kasę bierzesz? Powiem wam tak, że byłbym gotów i to będzie pewnie następna seria, bo to jednak się okazało dla mnie zbyt proste, nie? Bo zrobiłem prosto to prosty sposób, dlatego że no nie mam doświadczenia w rolnictwie, z farmingiem nie miałem do czynienia i nadal wiele rzeczy nie wiem, a nawrócimy, spoko. Więc wziąłem to sobie taki prosty sposób, zrobiłem, natomiast, dobra, pojedziemy do tej drugiej teraz. Natomiast jednak jakaś tam wiedza biznesowa, taka ekonomiczna, tak, podstawy jednak mnie nie zmyliły i jak widzicie jednak się dorobiłem i oczywiście, tak jak mówiłem, że pewnie 10 milionów styknie, no w tej sytuacji, skoro nie będziemy mleka sprzedawali, znaczy nie wiem, czy nie będziemy, zależy ile dostarczymy do tego, żeby... Tu bym chciał na fulla, słuchajcie, chciałbym na fulla to mleko dostarczyć i zobaczmy teraz taką rzecz. Czy można stworzyć pracę? Dostarcz. Teoretycznie Johnson Market mi się pokazał. Zbiornik na płynne olejarnia, mleczarnia. Ale one się chyba powtarzają. Ej, tu bym mógł dostarczyć, jeżeli byśmy chcieli sprzedać. Botle Factory Mirk jest. Bez zapętlenia, z zapętleniem. Zacznij pracę. Pomocnik nieoczekiwanie przerwał pracę, nie można dotrzeć do celu. No jak nie? No jak to nie? No co, bo krzywo stoję? No to czekajcie, to mam mu bez sensu trochę. Żeby, dobra, taki kawałek będziemy pracownika brali, żeby jeździł. Już ja to sam, słuchajcie, ogarnę, ja tam jestem. You can jak jest Zosia Samosia, to jest You can Samosia i tyle. Mnie to sprawia frajdę, słuchajcie, że mogę wiele rzeczy zrobić, poodkrywać. Owszem, wczoraj z tymi burakami walczyłem długo. I też tych buraków się nazbierało, już nawet nie pytajcie ile. To kiedyś zrobimy test, ja czekam aż to się wyzeruje, bo... Bardzo dużo, słuchajcie. Nie wiem, czy 8, czy 10 razy zasiałem na polu te buraki cukrowe. A nie pomyślałem, żeby większe pole wziąć, byłoby wygodniej. Tam na przykład za nami jest też nasze pole. Szkoda, że nie mogę wysiąść tej ciężarówki, bo bym wam pokazał. Tam jest fajne pole i można by je wykorzystać. Muszę znaleźć takie pole. I generalnie też by było blisko tutaj do tej cukrowni. No bo to tylko chodzi o to, żeby było blisko do cukrowni, żeby... Nie, tu nawet by było bliżej. Ale nie chciałem tam siać, dlatego że moi drodzy... No jak to wam powiedzieć najprościej? No nie chciałem siać na tym polu tutaj, bo założeniem było, prawda, widzicie, jest no ładne pole całe, ale założeniem było, że tu kuraki będziemy robili, więc... A znowu nam się kury, słuchajcie, przedłużają w czasie. Jak sami widzicie, no... Tu jeszcze muszę sprzedać ten ser, bo tam już jest na fulla. Także nie wiem, w co ręce włożyć. Jeszcze muszę, słuchajcie, polecieć i to teraz zrobimy.
polecieć, odebrać meble, żeby na lipiec były na sprzedaż. Jak widzieliście, ostatnio wam pokazywałem taką fajną, taką fajną halę sobie. A dobra, to już pojedziemy. Nie, aha, tylko to nie można zostawić. Kurczę, bo fajnie było, jakby to można było zostawić. Ja bym sobie poszedł coś innego w tym czasie robić. No widzicie, no to nie jest takie proste, nie? Jeden człowiek, słuchajcie, nie ogarnie 10 rzeczy naraz. A jeszcze te krowy trzeba pilnować, żeby miały co jeść, żeby tam uzupełniać te wszystkie składniki. No i kurczę, no brakuje mi, żeby taka właśnie była możliwość jakiegoś fajnego zatrudnienia pracowników, nie? I niestety tego się zrobić, moi drodzy, nie da. A szkoda. Nie rozumiem, bo może dlatego, że tutaj było normalnie pole i jakby pracownik nie odnajduje, ale no dojazd do budynku jest prosty, no droga jest prosta, tak? Ja wczoraj takie testy robiłem, gdzie pracownikowi kazałem jechać z mlekiem do tej jakby oryginalnej, fabrycznej mleczarni, co jest w mieście, a no niestety, no nie chciał jechać. Nie chciał jechać. Zobaczmy, ile tego faktory... Bottle of milk. Mamy 100 tysięcy litrów mleka, a 500 tysięcy. Dobra, no ja to zapełnię, nie? I wtedy będziemy mieli cykle na miesiąc. O kurde, sporo. Czyli to już mamy 91 litrów przerobione. No ale to jeżeli miałbym sprzedawać, to raczej, że tak byłoby z 10 tysięcy, na przykład coś koło tego, żeby było kilka palet, nie? Bo ja wiecie, tak jakby nie lubię sprzedawać po jednej palecie, gdzie mamy tego naszego tutaj cudaka mana, tutaj powinien stać, jest, stoi. Nie ukradli, zobaczcie ile tu stoi tego wszystkiego, widzowie. Ile tych palet tu stoi. Nie wiem, gdzie wjadę z kolejnymi, nie ma za bardzo gdzie wjechać. Tak mi się dziwnie, słuchajcie, poładowało. Ostatnio mi się tak dziwnie po... bo to jakby... Raz się ładuje prosto i jakby tak no równolegle, tak? A czasem się po prostu tak krzywo ładuje, że... Więc ja już też taki patent robię, że jak podjeżdżam pod jakieś miejsce, to wyłączam te szybkie ładowanie i dopiero jak stanę, to wtedy włączam. Bo czasem przez to, jak jesteś w ruchu, to ci się krzywo palety ładują. No, tutaj trochę tego manika sobie, słuchajcie, udoskonaliłem, bo jak sami widzicie, no jest to realne, żeby on takie palety wiózł w takiej ilości i w takiej wysokości. On wcześniej wiózł tylko dwa rządki chyba, jak dobrze pamiętam. A w tej chwili on tutaj, wyobraźcie sobie, widzowie, że będzie wiózł... nie to. Wyobraźcie... O, mi się wysypało. Wyobraźcie sobie, że ten manik w tej sytuacji wiezie 24 palety, jeśli dobrze policzyłem. Zaraz zresztą jeszcze sprawdzimy, czy aby na pewno. 24 palety wiezie na raz, no to oznacza, że naprawdę ta sprzedaż też się opłaca, nie? Słuchajcie, ile jest teraz? 2, 3, 4, 5. Nie, jest 5. Na długość jest 5, czyli 40 palet, widzowie, on wiezie. On wiezie 40 palet. Na raz, zobaczcie. Bo jest 5 razy 2, to jest 10 i razy 4 na górę. To mamy 40 palet, słuchajcie. Tak, no 4, no jest, zresztą jest napisane, nie? 40 tysięcy litrów. Mebli, także, a dobra, już tutaj jest, zwalimy, nie będziemy tam... O, ładnie się wypakowały. Troszkę przyjmijmy, że jest pod daszkiem, no. Nie wyszło mi z tą halą. Muszę lepszy magazyn, widzowie, wybudować. Powiem wam szczerze, muszę lepszy magazyn wybudować, bo... Jakby ten może ładnie wygląda, on jest estetyczny i to... No to bez dwóch zdań, ale po prostu jest kompletnie niefunkcjonalny. Za dużo jest tych podpórek, ciężko się tam wjeżdża, zresztą za niski jest nawjazd. Jak tak jestem na full zapakowany, także ten magazyn na pewno zmienimy. Jakby ktoś się pytał, czemu ja nie sprzedaję tych mebli, no bo to was pewnie będzie mocno zastanawiało, no co ja robię tutaj, tak, że wożę meble, naprzeciwko mam punkt sprzedaży, a nie sprzedaję. No widzowie, no oczywiście, że nie sprzedaję, bo mamy kwiecień, a ja chcę te meble sprzedać.
Ja te meble chcę, moi drodzy, sprzedać. Już nie pamiętam, gdzie ile brałem. No trudno. Ja te meble chcę sprzedać dopiero najwcześniej w czerwcu, a może i w lipcu. Zobaczymy, jak ceny się będą wahały, nie? Także to jest celowe, świadome myślenie. Dlaczego tak robię, nie inaczej. Ale chciałem trochę realizmu zachować, dlatego wybudowałem tą halę i mówię spoko, będę tam trzymał, a nie tutaj na środku porozrzucane. Natomiast no nie da się, nie da się, widzowie, w tą halę jakoś specjalnie tam tego załadować, bo jak widzicie, czekajcie, to już sobie tutaj zrzucimy. Trudno. Ładnie te palety wyglądają. Na pewno w magazynie by jeszcze ładniej, to już mnie aż razi po oczach. Jakby się coś rozwaliło, aż razi po oczach, nie? Dobra, to z tego jeszcze weźmiemy. Chyba, że na full wszystkie wypróżnimy. Słuchajcie, też tak można zrobić, że wszystkie na full wypróżnić. Już mieć gotowe na handel meble tam. Jak widzicie, no nie ma odcinka, gdzie gdzieś bym o te meble nie zahaczał, nie? Ale... No nie da się, bo sami widzicie, że po prostu to mi daje naprawdę fajny pieniądz, nie? Dzięki temu, słuchajcie, że gdzieś tam doglądam do tych mebli i robię taki manewr, jaki robię teraz. Czyli, że daję możliwość produkcji tych mebli jeszcze przez najbliższe 2 miesiące. No to dzięki temu, moi drodzy, mogę właśnie mieć tyle pieniędzy. Właśnie dzięki temu. By mi się tamte czasem nie zebrały. I dzięki temu mam takie pieniądze fajne, nie? Gdybym tych manewrów właśnie nie robił, te meble by się już nie mogły w tym czasie produkować, bo nie byłoby miejsca na przechowywanie. Nie wiem, czy nie za blisko. Tak mam wrażenie, że... Tak jeszcze ładnie nie umiem, kurczę, tego zrzucać. A, bo to w ogóle nie w tą stronę, dobra. A, tam niech sobie leżą. Wiecie, jeść nie wołają, nie? Jeść nie wołają. Dobra, wszystkie wezmę, jak już tu jestem, tam o jeden kurs nie chodzi, a wypróżnimy magazyn totalnie do zera i dzięki temu... Dzięki temu, słuchajcie, będzie taki myk, że będziemy wiedzieli, czy jeszcze ewentualnie zajeżdżać tutaj w lipcu na dodatkową partię. W każdym razie, słuchajcie, tartaki się nie wyrabiają z produkcją desek. To znaczy, desek mi nie brakuje, bo nie, ale tak na styk po prostu wyrabiają tyle, co zaraz cieśla używa, nie? Że nie ma tak, że jest jakaś nadwyżka tych desek. A tu jeszcze coś zostało, patrz. Jeszcze jedna paleta powinna wejść chyba. A, okej, bo to jeszcze więcej wypluło. Nie wiem, tu jak z lewej. Tam bym to zrzucił i by mi sprzedało, nie? A nie chcę, żeby mi sprzedało. Dobra, jakoś się udało. Ile palet, zobaczcie, widzowie. I to jest tyle mebli, słuchajcie, to jest tyle metrów mebli. Nawet ciężko jest mi w tej chwili policzyć. Czekajcie, mogę spróbować. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ta będzie może dziewiąta. W sensie takich kupek. No to by wychodziło, że może sprzedam koło cztery... Dobra, wszystko. To by, słuchajcie, wychodziło w takiej sytuacji, że... Dobra, wiem, co zrobię. Jeżeli mamy koło 10 kupek, no tak niecałe, nie będzie 400 palet. 400 palet po 1000 każda, nie? To by było 400 tysięcy jakby litrów, więc najprościej. Ale chyba nie będzie tyle. Ale załóżmy, żeby było te 400 tysięcy. Nie, tak załóżmy, hipotetycznie. Dobra, man będzie nam potrzebny. Żeby było 400 tysięcy metrów, to wyobraźcie sobie, że dałoby nam to... za 1000 metrów mamy 6 tysięcy. Czyli 6 tysięcy razy 400. 2 miliony 400, chyba dobrze liczę.
Dobra, co my tu mamy zrobić? Mamy sprzedać ten ser. Bardzo chciałem go sprzedać. Ale to myślę, że chyba zaraz sprawdzimy z tym serem temat. Na razie chcę kurs zrobić tylko ze serem. O! Coś mi innego wypluwa. Łe! Śmietanę mi chyba wypluło. Chyba mi śmietanę wypluło, wiecie? No dobra, no. Tak dziwnie, trochę sera, trochę śmietany, ale dobra, nie ma problemu. To jeśli, słuchajcie, mi wypluło śmietanę. Nie, masło to jest chyba. Co ja mówię? Ciągle mówię śmietana, a to jest masło. Masło, bar, fast food, dwa. No to czyli generalnie, żeby te 2600 wszędzie jest, ale Country Store, czyli ten sklep, właśnie ma najdroższą cenę, bo ma 2900. Specjalistyczny sklep. Czyli zobaczcie, jak mamy bliziutko. No tak, to jest masło. Czyli nie ma co się szczypać. Słuchajcie, jedziemy z tym towarem. Zobaczcie, tutaj do tego specjalistycznego sklepu. Daleko nie mamy. Cyk. Za taką kasę, jaką płacą, i tak wyższą, myślę, że tu nie ma co czekać jakoś sezonowo. Może gdzieś tu magazyn wybuduję, ale zresztą wiecie co, czy chce mi się tak pilnować tych szczytów sprzedaży, to nie jestem przekonany na 100%, bo weźcie pod uwagę, że no pogubię się. Bo tu meble, tu to, no. Nie wiem, wydaje mi się, że mógłbym się pogubić. Raczej tak do końca nie jestem, słuchajcie, przekonany. Jeszcze coś wypluję? O, wiecie, dostarczamy do marketu trochę sera, trochę masła. No. Widocznie mamy dużą miejscowość tutaj, dużo ludzi w markecie masło kupuje, sery kupuje, skoro zobaczcie, tyle możemy dostarczyć i jest gites. O! To jeszcze jeden kurs mnie czeka. Moi drodzy, kochani. Czekajcie, tylko tu muszę zrobić jeden myk. Tu coś mi się tutaj pomyliło. Tu? To jest chyba to. Bo tu mi się jedna rzecz pomyliła, niestety. I te palety nadal stoją, nie? To jest. Dobra, bo nie wiem, czemu mi się tam czekolada zapałętała, a czekolady nie chcemy w tym momencie sprzedawać. Zobaczmy, jest jeszcze pizzeria, ale poczekajcie, poczekajcie. Zobaczmy ze serem, bo tu mi teraz o ser żółty chodzi. Supermarket to jest ten sklep specjalistyczny, 5700. Restauracja. Restauracja, oznacz miejsce, widzowie. To jest chyba to, co sobie oznaczyłem, co myślałem, że tam mleko sprzedam. Żeby mi to automatycznie, wiecie co, ja to objadę dookoła. Słuchajcie, ja to objadę dookoła, bo przejadę przez to i mi jeszcze rozładuję automatycznie. A ja nie chcę, wiecie, sprzedać gdzieś za pół ceny. No 10 tysięcy za ser, widzowie, no to jest. Znaczy za ser, tak, za ser, dobrze mówię. Tak już tak, nie wiem, czy tutaj też śmietanę mi nie będą chcieli. Znaczy masło. Restauracji. Na razie biorą tylko ser chyba. Nie. Masło też biorą, no dobra. Czyli trzeba patrzeć, jak się ładuje, nie? Mam nadzieję, że to jest ta restauracja, skoro tak mi zaznaczyło. Co, więcej nie chcą? Oddali. Jeszcze biorą. No dobra, sprzedaliśmy wszystko, no. O, 7 milionów wykło. Sprzedaliśmy, widzowie, wszystko. No cóż, no. Tyle, myślę, że tak. Jak jest wahanie 100 euro na maśle, a ja i tak sprzedałem, słuchajcie, ser o 2 czy 3 tysiące drożej, to myślę, że nie powinienem się w żaden sposób przejmować. Myślę, że nie mam powodu do przejmowania się, tylko wiecie co, chcę zrobić teraz takie machnią. A, znów to samo. Kurde, teraz mi sery ładuje. No nie tak miało być. Chciałem bez masła, kurczę, bo chciałem masło do tego sklepu zawieźć, ale ładuje, ładuje, ile my tu tego sprzedamy. No ale słuchajcie, no jeżeli tak dobrze płacą,
to będziemy tam sprzedawali. Szkoda, że nie da się to jakoś pojedynczo wyładować. Musiałbym pewnie widłakiem. Ukradli. Ukradli ser, kurde, w markecie, no. Ja was pierniczę w tym markecie. Ja jadę tu. Do konkurencji, do restauracji Mi Familia. Mi się ta restauracja podoba, bo płacą 10 tysięcy za ser. Więc ja was w tym markecie pierdzielę. Jakieś sombrero fajne tutaj, także tutaj mam kontrakt, widzowie, podpisany na zakup sera, płacą bardzo dobrze. A czemu czekolada mi tutaj się zapałętała? No i co, czekoladę też kupią w restauracji? Ja nie chciałem sprzedawać czekolady. Tak tylko próbnie sobie wytworzyłem czekoladę, żeby zobaczyć. Ale czekoladę bym chciał dostarczyć, moi drodzy, do... Bo to mimo, że ukradli w tym markecie tą czekoladę. Słuchajcie, z czekoladą to ja chciałem jechać tu. Do tych gagatków, żeby mi mleko robili czekoladowe. Nie wiem, właśnie, a propos mleka, czy ja tą produkcję, słuchajcie, mleka w butelce włączyłem? Bo wybudowaliśmy, moi drodzy, fabrykę. Słuchajcie, wybudowaliśmy fabrykę. Wyłącz, czyli jest włączone, ale mało mleka. Dobra, produkuje się mleko, tylko że nie mamy czasu przyspieszonego. No wiadomo, że... Słuchajcie, ja nie mógłbym teraz grać na przyspieszonym czasie, bo mnie ogarnął, nie? Jak się skupiam na... Ja to bym wam doradził, jakbym miał wam coś doradzić. To słuchajcie, taką rzecz bym wam właśnie doradził, że jak skupiacie się na jednej czynności, typu na przykład sprzedaż jakiejś rzeczy, czy tam tak jak robiliśmy z tymi meblami, to proponuję wam właśnie mieć czas no realistyczny, żebyście zdążyli to wszystko ogarnąć. To wszystko. Za chwilę trzeba czekać. Dobra, no to dobra, to już weźmy z tym serem. Nie będziemy, słuchajcie, 10 razy jeździć, bo... Bo to już jest resztka chyba. Już więcej chyba nie mają, bo jakby było więcej sera na magazynie, to by wypluli. Ale możemy im dać jeszcze szansę, a tam? Tam już jest pusto. Tam jest mały ten magazyn w tej mleczarni. Więc powiem wam szczerze, tak jak tamta mleczarnia jest ładna, tak kompletnie nie wiem, czy nie zburzę jej i nie zbuduję takiej samej jak ta. Pomimo, że ta nie jest zbyt ładna, ale jednak... kurczę, no... Magazyny ma większe. Słuchajcie, może mi się uda tutaj tak szybko przejechać, żeby mi ci nie ukradli. To jest jeszcze jakaś inna restauracja, chociaż... Nie wiem, gdzie ja to teraz wiozę, nie sprawdziłem w sumie, bo może ja wiozę nie do restauracji. Słuchajcie, może restauracja to jest tu. W ogóle. No, widzicie, i tu nie biorą masła, bo biorą ser. Ja źle to wiozłem. Kurde, ale źle zrobiłem. Taki cwany byłem, a ja tutaj jest restauracja, a tutaj sprzedawałem, nie wiem. Tu nawet nie mogę tego masła sprzedać. No nie wiem, co ja tu mam na stanie. Czemu ja nie widzę, co ja mam na stanie? Czekoladę mam. Bueno, to nie, czekolady nie sprzedajemy. Nie kraść mi czekolady, nie wolno. Potrzebuję czekoladę tu. Także nie wiem, słuchajcie, czy nie wybuduję jeszcze jednej takiej bajeranckiej właśnie fabryki, która by... Zresztą zaraz wam pokażę. Dobra, to tu mamy wszystko ogarnięte. Patrzcie, widzowie, bo już wam chcę powiedzieć, o co mi chodzi. Byście zrozumieli. Mój tok myślenia, może dziwny, ale jednak dość prawdziwy. To kafe nas nie interesuje na razie. I interesuje nas tak. Mamy bottle of milk, czyli mleko w butelkach. No ale na razie, jak widzicie, się jeszcze za dużo nie wyprodukowało, bo dopiero co wybudowaliśmy. Potem mamy mleko z czekoladą i dlatego ja tutaj dostarczam czekoladę, aby nam... Mamy cukier, mamy czekoladę i będzie mleko... Zróbmy może od razu na zmień tryb produkcji na przechowywanie, żebym wiedział, jak się wyprodukuje. Jeszcze tu chyba nic mi nie wyprodukowali. Niestety. A jest to włączone? No, chyba jest, nie? Widzowie. Włącz, dobra. Ja się dziwię, czemu mi nic nie wyprodukowali, jak to jest niewłączone. Dobra. Na razie czekoladowe, no bo nie mamy ani truskawek, ani innych rzeczy. Do tego jeszcze dojdziemy. To nas na razie nie interesuje. W ogóle to jest dziwne, bo tutaj jest chleb, zobaczcie.
z taką recepturą, a w kolejnym gdzieś tam jest chleb inny. I teraz mamy tak, tu mi powstaje masło i to jest ta mleczarnia, zobaczcie, ona 100 tysięcy, nie, to jest ta mała właśnie. Ona tylko ma 5 tysięcy litrów w magazyn i na masło 10 tysięcy, a z kolei ta mleczarnia obok, zobaczcie, 60 tysięcy przechowywanie, czyli kurczę razy 10 więcej. Nie? Także raczej bym chciał w tej mleczarni to robić. Jeszcze tu mamy potem piekarnię i to mnie kusi z tym chlebem, no bo jeżeli jest mąka i to daje chleb, no nieważne, no bez jajek, no teoretycznie tak, no chyba się nie daje jajek. Nie wiem zresztą, wiem jak się robi ciasto na pizzę, a chleb to się robi bardzo podobnie moim zdaniem. Dobrze, moi drodzy, no to mamy ogarnięte, niech tam się produkuje, czasu nie będę, no nawet ten by mógł tu stać, chociaż ja bym musiał i tak zrobić miejsce, żeby na środku go postawię, żeby tam móc z mlekiem zajechać, czyli nas jeszcze interesuje mleko butelkowe, więc tutaj musimy jeszcze troszkę dostarczyć tego mleka. Siłą rzeczy, moi drodzy. I ciekawe, że w supermarkecie też mleko można sprzedawać, także zobaczmy w ogóle, ile my tego mleka mamy w tych mleczarniach, bo tam widziałem ogromne jakieś, słuchajcie, ilości. A naprawdę zastanawiam się, że jak mamy takie ogromne ilości mleka, czy przypadkiem faktycznie nie posprzedawać, jak wszystko zapełnię. Nie wiem, jak to się, słuchajcie, będzie też szybko napełniało u tych krówek, w sensie w tych oborach, tak to nazwijmy. Bo jakby ja tego tak jakoś nie przeliczałem, żałuję, że tu nie mam takiej pełnej kontroli, gdzie bym mógł sobie więcej poczytać. Bo zobaczcie, mamy zwierzęta 740. O, porozmnażały mi się, bo było 600 krówek. Czyli się 140 rozmnożyło, bo nie kupowałem krówek. Pokarm mają, mleka mamy 776 tysięcy litrów. Także słuchajcie, już nie mówię w ogóle o gnojówce, z którą nie wiem, co zrobię. No, gnojówka, ale tu jeszcze coś było, czekajcie, były dwie rzeczy. Gnojówka i ta płynna gnojówka, chyba że to jakoś razem liczy, nie wiem, może to jakoś razem kwalifikuje. Także gnojówkę, co ja robię, kurde, zawiesiłem się. Dobra, słuchajcie, to nie ma co tutaj... Tak, ściągnąłem sobie, słuchajcie, tego moda przez to, że czasami farming coś odwala i widzieliście wczoraj. Jestem przeciwnikiem generalnie stosowania takiego moda, ale jak jest taka potrzeba, żeby coś przesunąć bardzo pilnie, to robię. Natomiast uważam, że już stosowanie autoloada, który mi ładuje palety, to już jest takie troszkę nagięcie tego realizmu i dla mnie fajna zabawa była, jak musiałem się widłakiem męczyć, żeby to załadować. Pamiętacie przecież pierwszy odcinek, pierwsza sprzedaż mebli, gdzie tym wózkiem widłowym tam się męczyłem i ten wózek widłowy, no zdecydowanie w porównaniu z tymi teraz ładowaczami kołowymi, no to jest bez porównania, widzowie, to w ogóle nie ma, słuchajcie, co porównywać, nie? W sensie, że ładowacze kołowe są no 100 razy lepsze. Dlatego ja jestem gdzieś tam przeciwnikiem takiego pójścia na łatwiznę, no, ale wczoraj gdzieś to stosowałem, co też widzieliście na odcinku, bo gdzieś do tego zbierania buraków, słuchajcie, cierpliwość mi się już skończyła. I to ewidentnie mi się, słuchajcie, skończyła cierpliwość, dlatego że no okej, jakieś tam błędy popełniłem, niepotrzebnie tą maszynę do ciągnika kupiłem, wszystko się zgadza, widzowie, macie rację, nie kwestionuję tego, ale żeby buraków nie dało się z ziemi zebrać, to zobaczcie, tam ten cały sprzęt stoi. Oczywiście, a poza odcinkiem, znowu już tam jeszcze nie mam dooranego wszystkiego, nie mam wszystkiego pozbieranego, dlatego też czasu nie chciałem. Słuchajcie, przyspieszać. Ej, co, nie można tak? Dobra, tak, najwyżej cofniemy. Widzicie, na tym polu, słuchajcie, jeszcze jest nie wszystko zebrane, więc jeszcze mnie tam czeka. Szkoda, że tej chaty nie mogę wyburzyć, bo mi tu przeszkadza. I te wszystkie pierdoły niepotrzebne, łącznie z tym płotem. Niestety, także chyba zrobimy tutaj jeszcze jakiś, nie wiem, chyba żebym, wiecie co, tutaj jakiś budynek postawił, który by mi zakrył tą chatę, a jednocześnie, no bo to by tutaj by mogło coś stać. Ale nie mam zielonego pojęcia to, co by mi było potrzebne. Wiecie, no na pewno byłoby dobrze postawić cukrownię, ale no chyba, żeby na chatę wchodziła. Czekajcie, widzowie, tylko teraz mam sprzęty, ale wiecie, za taki głupi pomysł mi do głowy wpadł.
Bo jeżeli zakładając, że oczywiście tutaj się zajmujemy na tym polu cukrem, burakami, chociaż to jest malutkie pole. Malutkie, bo zobaczcie tutaj za tym pastwiskiem, ile mamy jednak jedno pole, drugie pole. Ja z tego co pamiętam, chyba mam to, to mam na pewno kupione. Nie jestem przekonany, czy to dalej. No ale to się kupi, wiecie, no tyle kasy mam, to się kupi. I nie wiem, czy przypadkiem tak, bo tutaj trawę zbierałem, nie? Jakby ktoś nie zauważył. I zobaczcie, tutaj by było w ogóle kapitalnie zbierać. Tylko na wprost bym sobie jechał, równiutko by było. To wtedy taka cukrownia by mogła zaraz gdzieś tu bliżej stać. Ale z drugiej strony z tym cukrem i tak by... Chociaż tu zobaczcie, daleko tu nie jest. Tu jakąś drogę przeprowadzić wtedy i wtedy zamiast tutaj ta cukrownia, to by mogła sobie stać, nie wiem, tu i tu bym tylko dowoził. Do przemyślenia. Na razie cukrem się nie zajmuję. Muszę przemyśleć jeszcze, gdzie będą kury. I nie wiem, czy właśnie wtedy tutaj kur nie dać. Kur zapiał. Zobaczymy, słuchajcie. Albo tutaj na tej części, bo tutaj jakby pola nie ma, no to, to kury by... I tutaj też by mogły być. Z tej strony, to wtedy wjazd od tej strony był przy polu. Albo tutaj jakoś bym wjazd zrobił i tu kury... Zależy, jakie są wielkie, ale tutaj te kurniki mogłyby sobie być. W najgorszym wypadku tą gnojówkę bym gdzieś tam przesunął. To wszystko zależy do przemyślenia. Zobaczymy. Będziemy myśleć. Tu jeszcze jakieś drzewa bym nasadził naszym krówkom. Ale no niestety, jest jak jest, że... Jest jak jest, moi drodzy, że... Pracy jest dużo na gospodarstwie. Wiecie co, ja myślę, że zrobimy tak. Ja tu chcę to na fulla zapełnić, tutaj tą produkcję mleka. I chciałbym pierwszą turę już sprzedać, zobaczyć jak zarobimy na mleku butelkowanym. Także, moi drodzy, ja mam taką propozycję. Zapełnię na fulla. Ja sobie w ogóle czas przyspieszę. Zrobię pauzę. I spotkam się z wami za chwilę, chyba żebyśmy zrobili tak, że sprzedaję mleko w butelkach. Zrobimy po prostu w kolejnym odcinku, bo dzisiaj w sumie jakby nie patrzeć, sprzedawaliśmy sery, sprzedawaliśmy masło. Nie wiem, czemu ciągle mówię śmietanę. Znaczy no... Dostarczyliśmy czekoladę do tych... Muszę się jeszcze za buraki cukrowe wziąć. Jeszcze cukier by wypadało testowo dostarczyć. Nie wiem, czy tam mi się coś tego cukru wyprodukowało już. Z tych buraków cukrowych, które wczoraj zbieraliśmy. Ale też dużo tych buraków, słuchajcie, mi się udało... Dużo mi się udało tych buraków, widzowie, zebrać. Patrząc na litry, to było naprawdę sporo. Nie wiem, czy 500 tysięcy, czy ileś. 500 tysięcy litrów chyba buraków. Także zobaczcie, ile cukru z tego będzie. A cukier nam, mówię, będzie tworzył fajne napoje, czyli to nie był... Czyli powiedzmy, że znowu się okazuje, że inwestycja w ten sprzęt, czyli w ten fajny kombajn głównie, bo to głównie właściwie główną inwestycją był ten kombajn, inwestycja w sprzęt się praktycznie zwróciła od razu, moim zdaniem. Jak sprzedamy jakieś te butelkowe rzeczy, to myślę, że się zwróci od razu. Także super. Szkoda, że mówię, nie mogę na takie czynności zapętlone, no bo to jakby prosta rzecz. No chyba, że trzeba przed załadunkiem. Czekajcie, może teraz bym musiał pracownika zatrudnić. Jak wyładunek zrobimy, jeszcze spróbujemy. Także myślę, że to będzie temat na ten odcinek i na tym odcinku tutaj pozostaniemy na po prostu dostarczaniu mleka, a w następnej części zobaczycie, jak już to mleko będzie na full dostarczone. Być może jak posprzedaję trochę mleka, żeby na zero tego mleka było, w sensie ilościowo, i zobaczycie, ile z jakim kątem zacznę kolejny odcinek. Tak możemy zrobić. Ale słuchajcie, spróbujmy jeszcze zrobić jedną rzecz. Spróbujmy zrobić stwórz pracę. Załaduj i dostarcz. I teraz. Jest. Okej. Mleko. I teraz... Factory Bottle Milk. Zapętlenie. Jest. Mleko. To. Spróbujmy, czy teraz się da. Pracownik przerwał pracę, nie można dotrzeć do celu. No i widzicie, no i... Jakby... Wydaje mi się, że dzieje się tak dlatego, że tu kiedyś było pole, a ja zrobiłem na polu po prostu fabrykę
i jakby farming tego kompletnie nie ogarnia, nie? To jest według mnie no sucharem, bo jest dostawa praktycznie po prostej linii, tu nie ma żadnych żadnych filozofii, tak? Wczoraj widzieliście, że na polu, no jednak, gdzie jest to pole, on mi elegancko zbierał te buraki. Znaczy, najpierw go zatrudniłem, do czego? Bo najpierw... A, bo to już było poza odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, bo to było tak, to co widzieliście na odcinku, że jeździł ten pracownik, ja za nim jeździłem zbierać te buraki, ale ja wczoraj się też skupiałem na mleku, no, żeby podostarczać akurat do tych innych fabryk, prawda? I ja sobie chciałem dostarczać mleko, a w tym czasie też wziąłem pracownika, który mi zbierał te buraki. I była opcja moim zdaniem bardzo fajna, bo on zbierał mi buraki, a ja woziłem sobie mleko, żeby tak jak teraz właśnie dostarczać, żeby produkować. No i oczywiście jak zebrał na fula, no to tam musiałem go zwolnić, dowieźć do cukrowni te buraki, później wjechać z powrotem na pole i on tą pracę kontynuował, jak na nowo go zatrudniłem. Tak to niestety technicznie wyglądało, no nie dało się tego w żaden sposób obejść. Ale co tutaj jest jedna rzecz, która no nie do końca się z nią zgadzam, no to jest właśnie ten brak możliwości wyładunku. No a przy czym ten kombajn jest, słuchajcie, tak wielki, że nie ma sensu tego przesypywać kompletnie na przyczepę. No nie ma, moi drodzy, sensu. Tutaj jeszcze mleko też dostarczymy później. No nie ma sensu kompletnie. O, jeszcze mamy dostarczenia sporo. Ale już się produkuje, słuchajcie, jeszcze czasu nie przyspieszyłem. Także w następnym odcinku będziemy sprzedawali prawdopodobnie to mleko w butelkach. Zobaczymy, gdzie je sprzedamy, w jakiej cenie. Na ten odcinek ja sobie tak założyłem, żeby to całe mleko z tych... Bo to jest pierwsza taka... no pierwsza w historii, tak? No bo odkąd zbudowałem te obory, dopiero mi się na full mlekiem zapełniły, że miejsca zabrakło na następne mleko. No to stwierdziłem, że słuchajcie, będę to mleko na full chcę wypróżnić, że tak powiem. I w pierwszej kolejności chcę oczywiście pozapełniać te wszystkie fabryki, które tutaj mamy, żeby mi tam coś produkowały, żeby bezczynnie nie stały. Więc na fulla chcę je wszystkie pozapełniać, a w drugiej kolejności będziemy, kochani moi drodzy, sprzedawali. I to może, wiecie co, nie wiem, czy takiego timelapsa robić jest sens z tego mojego działania. Mogę po prostu sobie zanotować, ile kursów zrobię. Znaczy, ile mniej więcej na kursie, na beczce zarobimy, no to wy już możecie to zauważyć, tak? Że to będzie na jednej beczce jest około 70 tysięcy, 70-80 tysięcy, chyba że lepsze miejsce znajdę. Także możecie obstawiać na koniec tego odcinka, możecie moi drodzy obstawiać, czy sprzedając to mleko, które mamy, uda nam się przebić barierę 10 milionów złotych. Mówimy, to będzie akurat z tym akcentem zaczniemy następny odcinek, no bo tak wozić mleko bez sensu przez cały odcinek. Nie wydaje mi się to ciekawe ani dla was, ani dla mnie. Natomiast w następnym odcinku już się skupimy na sprzedaży mleka butelkowanego. Zobaczymy, ile mi się go wyprodukuje. No zobaczymy, no wszystko zobaczymy, widzowie, jak to będzie wyglądało. No to cóż, no to chyba formułę tego odcinka wykorzystaliśmy. Następnym sprzedamy. Już czas, myślę, spokojnie się za te kury brać, bo jajka byłyby potrzebne. A może w ogóle zrobię sobie przerywnik i następny odcinek będzie właśnie o kurach. By w tym czasie, wiecie, też mi chodzi o jedną rzecz, widzowie. To nie chodzi o to, żeby tylko przyspieszać czas, bo to potem i tak się gubię. Dla mnie bardziej byłoby to ważne, że w czasie, kiedy coś tam się produkuje, no czyli widzicie na przykładzie mebli, tak? Meble się produkują, ja co jakiś czas tam zajrzę. No widzieliście, no wyjmę te meble, gdy już nie cieśla ich nie nadąża przechowywać, bo jest za dużo. No to je wyjmę, ale w międzyczasie, na przykład jak teraz, robię sobie rzeczy związane z mlekiem. Ale gdybym przyspieszył czas, to jeszcze pamiętajcie, że musiałbym krowy w międzyczasie karmić. W sensie robi to za mnie robot, ale tam by mi się to jedzenie, te ciano, słoma i kiszonka by mi się wyzerowały, więc to też nie byłaby dobra opcja. No nie byłaby to, widzowie, dobra opcja, jeśli chodzi o
o takie działanie, więc myślę, że taka kolejność jest lepsza. I oczywiście nie mówię, że na czasie rzeczywistym, bo może przyspieszę tam o 2 albo 10 razy maksymalnie, już bez przesady, tak? W nocy na pewno będę sobie ten czas mocniej przyspieszał. Bo na razie przespać się, moi drodzy, nie mam gdzie, bo pamiętajcie, że wszystkie hacjendy, wszystko by posprzedawane tu kiedyś były przecież. W miejscu, gdzie teraz stoją fabryki z mlekiem, to kiedyś tutaj był przecież mój dom i garaż i wszystkie inne rzeczy, tak? Także... A teraz ja tutaj, wiecie, biznes kręcę, także... Jakby nie patrzeć. Przyjdzie miejsce, gdzie znajdę, ja pojeżdżę po mapie, słuchajcie, może wy też będziecie mogli głosować i wybierzemy taką jedną działkę, która będzie służyła w formie takiej mojej hacjendy, że będzie tam chata, dużo zieleni, że będziemy, tam będą jakieś samochody osobowe stały, a tutaj będziemy ten sprzęt rozdzielać, czyli miejsca parkingowe na sprzęt czy wiaty będziemy tutaj też budowali, żeby na przykład ten kombajn do buraków miał swoje miejsce. Myślę, że koło cukrowni to jest dobre miejsce, w zależności jak zadecyduję z tą cukrownią. Żeby każda fura miała swoje miejsce, no na pewno ten manik z autoloadem, no to będzie mógł stać, czy mówię o tym żółtym, nie? Będzie mógł stać tam pod wiatą, którą oczywiście zmienię koło mebli, bo ta wiata nie jest zbyt fajna. Ja wam powiem tylko tego jedną rzecz, już tak kończąc. Już się zbliżamy wielkimi krokami do końca. Jakoś ciężko mi się uwinąć, jak widzicie, w odcinkach poniżej godziny. W ogóle fajnie, drogi widzu, że chcesz oglądać takie odcinki. Bardzo mi miło, więc pozdrawiam cię serdecznie. Jeśli jeszcze oglądasz, to możesz zostawić łapkę w górę i komentarz pod filmem. Słuchajcie, mamy... Ja dopiero połowę mleka, słuchajcie, wywiozłem stamtąd. Mamy jeszcze 500 tysięcy litrów mleka, także sami rozumiecie, że ja nie jestem w stanie tego zawieźć do tych wszystkich mleczarni, żeby one mi z tego produkty robiły, chociaż... Może jeszcze zrobimy, wiecie co, bo skoro tamta mleczarnia nie daje, nie ma wydajności dobrej. Ja mam, moi drodzy, pomysł taki, tylko nie, Milona, tam jeszcze ma mleka. Już nie marnować tego mleka, chociaż nie wiem, czy ono się wtedy nie sprzedaje, jak my sprzedajemy o budynek. Bo, słuchajcie, miał być budynek, który jest ładny, ale to, że coś jest ładne, to wcale nie znaczy, że to jest funkcjonalne. I okej, ładna to sobie może być tutaj ta starodawna restauracja, z której jakby no nie korzystam, nic tam nie wożę. Chociażbym mógł, ale nie wożę. I ona sobie może być ładna. Prawda? Ale wiecie, cała reszta... Dobra, zobaczmy do sklepu, tylko nie wiem, żeby mi nie przerwało się wyładowywanie. Więc myślę sobie taką rzecz, bo w ogóle tutaj jednej rzeczy nie zrobiłem. Ja nie wiem, gdzie tutaj były chyba te palety miały być, nie? Gdzie coś mnie się tutaj znowu pokićkoliło i to jest chyba coś za wysoko znowu, że to się ukryło. No dobra, nieważne, ale no automatycznie można się domyślić, że te palety mają być tu. Mam nadzieję, że się będą pojawiały. Bo tak akurat widzę, jak ta trawa się wyżarła, no to tak rozumiem, że tutaj będą te palety, no. To sobie namalujemy, tu nawet trochę możemy ściąć. O. Kawałek dalej. Tyk. Dobra. Żeby było do załadunku dużo miejsca. Kurde, nie umiem tego prosto zrobić. Dobra, tam później się będziemy bawić. Jeszcze na bawienie się, słuchajcie, przyjdzie czas. Ale teraz to zrobiłem. Oj, jak razi po oczach. Nie, no widzowie, słuchajcie, mój perfekcjonizm jednak, no, City Skylines nauczyło mnie tego, że jak projektuję miasto, a w projektowaniu, jak widzicie, no taki zły nie jestem, bo w tym farmingu to projektowanie mi idzie całkiem nieźle. Jak projektuję miasto, to staram się jednak dokładnie to robić. Dobra, to, moi drodzy, teraz decyzja, dwie decyzje. Pierwsza decyzja jest taka, ile my tu mamy jeszcze mleka dostarczyć? No z 2-3 transporty, nie, obawiam się, że więcej. Pytanie pierwsze. Ja wam powiem, co ja tu szukam. To będzie na koniec odcinka i jest to jak najbardziej związane z tematem odcinka. Czyli... Teraz się dowiecie, czego ja tu szukam. Chciałbym się przekonać jednej rzeczy. Wozy przeładunkowe to chyba... Nie są, ale zerknijmy.
Zaraz się dowiecie, czego szukam. Słuchajcie, padłem na pomysł, czy nie ma jakiejś większej w lawetach przecież to nie będzie. Czy nie ma jeszcze jakiejś większej beczki do wożenia cysterny, w sensie do wożenia mleka, nie? Zwierzęta, czyżby tu? To jest do karmienia zwierząt. Nie, nie. O, to takie coś ładne, to będzie jako ozdoba, bo to sobie ściągnąłem, to będzie stało jako ozdoba. Może przy mleczarni postawimy, bo bardzo fajnie może to wyglądać. Ale my mamy takie coś i to jest 32 tysiące litrów. Nic większego, słuchajcie, nie ma. Jedynie z przyczepą, ale to jest 8 tysięcy, to nie ma szans do wożenia mleka, żeby coś większego. Także MKS 32. No. Chyba, że mi się udają rozbudować. Sprawdzę sobie, słuchajcie. Zapiszę sobie nazwę. I zobaczymy. Zobaczymy, bo tak by było na pewno wygodniej. Natomiast zrobić jeszcze wstecz, jak gdzieś mi... Ale tu już więcej nie ma, no bo tu nie ma szans, żeby więcej gdzieś, no bo to nie jest wóz asenizacyjny, no bez przesady, no chociaż czemu tutaj jest? Ale wątpię, żeby to tak brzydko wygląda, trochę okropnie, słuchajcie, jakby to miało być do mleka, to tak nie, no widzowie, no tak, znaczy są takie jakieś wielkie, jak widzicie tutaj, ale 32 metry sześcienne, no to 34, to nie jest wiele więcej niż mamy. Gdybyśmy nawet czymś takim mieli wozić traktorem, no to wcale to nie jest większe. Także wydaje mi się, że chyba nie mamy. Ja nie wiem, wydawało mi się, że ściągałem jakieś, ale no nie wiem, w różnych. No słuchajcie, wydawało mi się, że ściągałem, ale no nie. Nie, nie. Nie ma. O! Zobaczcie, widzowie, co my tu mamy. 40 do 100 tysięcy litrów. To jest do 50 tysięcy litrów. Ciekawe, jak to jest wielkie. Nie, no widzowie, no sami rozumiecie, że ustawienia kół. Dobra, niech będą podwójne, potrójne. Ostrzeżenia. No toxic. A ja wiem, czy potrzebujemy. Nie. Nie potrzebujemy. Left feed the box, right feed the box. A, to są takie tam. Nie, to są. A niech będzie, niech będzie. Niech będzie. Dobra, niech będzie. Ale fajna będzie. Spoko, z drabinką. Dobra, niech będzie z drabinką. Dla ozdoby, widzowie. Front, dobra, niech będzie tak. Ale sporo. Niech będzie, będzie ładniejsza. Ale numer teraz zrobię. A widzicie jakąś różnicę? Bo no coś tam, dobra, jakieś chlapacze. Pojemność, przede wszystkim to nas interesuje. 100 tysięcy litrów. 100 tysięcy litrów, widzowie, to teraz to ja rozumiem, słuchajcie. Teraz, tylko jeszcze nie sprzedaję naszej obecnej cysterny. Zaparkujmy ją, jakby się okazało, że tamta jest, nie wiem, niedziałająca. W jakiś tam sposób satysfakcjonujący, to zaparkujmy ją tutaj. I lecimy, słuchajcie, po cysternę 100 tysięcy litrów. Także sami rozumiecie, że ja to teraz szybko zrobię i ogarnę. A manik, którym jeździmy, no to jest ten sam manik, który służył nam, moi drodzy, do drewna. Także już swoje popracował, wożąc drewno. Mocny, najmocniejszy chyba silnik ma 800 koni. Także swoje zarobił i teraz zobaczcie, że zarabia nam ładnie na mleku. Także z tych wszystkich kolorów, no tylko pomarańczowy był najładniejszy, także lepszego to ja nie widzę. Wow, rozpędziliśmy.
Zobaczmy, pierwsze 100 tysięcy litrów zawieźmy. Ile? No ona nie jest dłuższa przecież wiele, to. Nawet ładniejsza, bo taka bardziej chromowana, bym powiedział. Mogę podjechać koło tamtej i sobie porównamy, nie? Ale jakby co, to powiem wam, że jest całkiem spoko ta naczepa. Jeżeli bierze 100 tysięcy litrów... Sprzedajemy mleko. Mleko sprzedajemy. Nie no, widzowie, podoba mi się. Tak, te drogi są krzywe przeze mnie, wiem o tym. Przetestujmy ją na najtrudniejszych warunkach, bo według mnie tutaj ten moment... Aha. To miejsce jest najtrudniejszym warunkiem. Słuchajcie, to jest najtrudniejsze miejsce według mnie, jeśli chodzi o warunki, bo tu się ciężko podjeżdża niestety. Przez tą taczkę chociażby, której się pozbyć nie można. Rozpocznij napełnianie. 100 tysięcy litrów, widzowie, w takim... No to teraz rozumiem, no to jeżeli my mamy 500 tysięcy litrów mleka w całej mleczarni, znaczy nie mleczarni, tylko oborze z krowami, no to 5 kursów i spoko. I nawet możemy jedną taką spróbować wtedy sprzedać, ale najpierw pamiętajcie, że moim celem... No dobra, no to zakończymy w takim razie odcinek razem, widzowie, zakończymy. Już o, tu już ledwo jedzie ten man. Po 1000 litrów. Ciekawe, ile to waży, nie? Ma problem. Ale tak jakby jechał naprawdę z ciężkim drewnem, nie? Słuchajcie, no myślę, że jest ładniejsza ta cysterna. Chociaż obie są ładne. Ta też nie była taka zła. Ta jest bardziej, myślę, taka... że obydwie są identyczne, jeśli chodzi o jakość. Ta jest bardziej spłaszczona, ale... No wiecie, no pojemność jednak wygrała, bo to są dwa... Jakby tamta ma 30 tysięcy tam z hakiem, a tu jest 100, no to 3 kursy bym musiał zrobić, żeby... A tu przypuszczam, jak to dostarczę, to zaraz już będzie na full. O. Przypuszczam, że to jak wyładujemy, to już będzie na full. Czyli wszystko będę miał na full zapełnione, no to wtedy, słuchajcie, możemy robić sprzedaż... sprzedaż mleka. Dziwnie zaparkowałem trochę, ale spoko. Niech ma światełka, ma nic włączone, chociaż jest jasno i dzień. No teraz to jest elegancko. Słuchajcie, jak zawsze mój dziadek mówił, nie? Elegancja Francja. Elegancja Francja, także jest. Zobaczcie, no jeden kurs i tyle litrów dodane. Nie wiem, czy jak wejdę w Escape, to się nie anuluje. O, zobaczcie, już prawie pełne. Czyli następny kurs mnie już wyrzuci. Czyli dosłownie jeden kurs i mamy tu pełne, mamy następny pełny ten. I ja się zastanowię, widzowie, czy... W takiej sytuacji, skoro tak dobrze stoimy... I patrzcie, jakoś tam zawraca. No może niezbyt naturalnie, jeśli porównywać pod kątem Eurotrucka, czyli to możemy jednak sprzedać mniejszą. Chociaż fajnie byłoby mieć, słuchajcie, jeszcze jedną ciężarówkę i wtedy pracownikowi kazać wozić to mleko. Ja nie musiałbym się o nic martwić, ale widzicie, pracownicy nie są tacy chętni. Niestety, widzowie, ci pracownicy nie są tacy chętni do pracy. Jak widzicie, no nie są. Nie są niestety pracownicy chętni do roboty. Czemu ja taki rudy jestem? Takiej postaci nie tworzyłem. Muszę się, słuchajcie, przefarbować gdzieś, no bo ja taki rudy nie jestem. Halo, ruda broda. Bardzo nieładnie. Jak to ledwo to jedzie, no ale z drugiej strony to jest, słuchajcie, 100 tysięcy litrów mleka. Teraz to rozumiem, takie kursy z mlekiem. Zapełnimy te mleczarnie. W takiej sytuacji się zastanawiam, czy jeszcze raz tamtej mleczarni. Bo mleczarnie jakby inaczej. Mamy dwie obory dla jednak krówek. I prawda jest taka, widzowie, że one wytwarzają tyle mleka i w takim tempie, że same te fabryki nie są w stanie tego mleka przerobić. Więc... Ta mleczarnia, która ma taki mały magazyn, mimo że jest ładna, według mnie zasługuje na zburzenie po to, żeby zastąpić ją taką, która ma ten magazyn jednak większy.
I w następnym odcinku w takim razie, widzowie, będziemy robili sprzedaż tych wszystkich produktów mlecznych. Skoro, no nie, tutaj to, żeby mi nie chcieli czasem sprzedawać tego mleka, nie kradnijcie. Także propozycja moja jest taka, że w ogóle to nie wiem, czy sobie mlekiem jechać. Tu nie, to tu mieliśmy. Tu. Wszystko, słuchajcie, na fulla bym chciał zapełnić. To jest do tego mleka, a to teraz tak to mi pewnie nie chwyci. Tak to mi nie chwyci, niestety. Gdzie nie chwyciło? My. Tak dziwnie trochę są te ustawione. Szczególnie to jest tak do kitu. Że nie można na wprost, nie? Mogli już to tak zrobić, że ja tutaj bym podjeżdżał normalnie na wprost. No nie, muszę się tam zadać ten kąt, bo inaczej mi nie chwyci. Widzicie, tak też mi chyba jeszcze nie chwyci. Dupa. Widzicie, dlatego mi nie chwyci, że tam nie przejechałem. I to jakby bez sensu jest trochę kształtowo ten budynek zrobiony w tej sytuacji, że wiadomo, że jedziesz do mleczarni z cysterną ogromną, więc to powinno być tak zrobione, że wiadomo, że na wprost, a nie musisz jakieś wygibasy robić. Teraz zrobiłem wygibas, powinno mi chwycić. Powinno, co nie znaczy, że chwyci, ale powinno. Albo i nie. Dobra, widzicie? Teraz mi dopiero chwyciło. Także to też jest niedopracowane, bo według mnie ten marker mógłby mieć większy zasięg, ale to już chyba sobie sam będę musiał edytować. Nie mam wyjścia. I chyba sobie sam to edytuję. O, to tutaj też brakowało mleka w takim razie. No patrzcie, widzowie, czyli wszystko zapełniliśmy. Czyli w takiej sytuacji, jeżeli taki jest plan na ten odcinek, no to moi drodzy, w następnym odcinku będziemy robili sprzedaż produktów mlecznych, a w tej sytuacji ja jestem już zdecydowany, skoro i tak opróżniliśmy to, co się sprzedało, sprzedajmy tą mleczarnię, bo z niej pożytku nie mamy. Produkcja, fabryki, i teraz muszę wynaleźć tą mleczarnię. Piekarnia, to jest mleczarnia, ale to nie będzie ta mleczarnia, na pewno. Nie, bo tamta ma... Chociaż taka by też tu mogła stać, a nie, bo to ma tak... Nie, nie, to musimy już tak... Taką samą. Poznamy układ, że tak powiem, jezdny. To tam jest fabryka masła, gdzie w życiu mi te czekolady, faktory, to jest w ogóle bez sensu. Słuchajcie, ja rozumiem, że może jak ktoś chciałby... Ja rozumiem, słuchajcie, jakby ktoś chciał, prawda, będziemy musieli lampy posunąć, niestety, widzowie, posuwać lampy. Jakby ktoś chciał, chyba, że takie mniejsze i do cofnięcia, a dobra, damy trochę więcej. Tak na upartego, jakby się tak uprzeć. Nie jestem przekonany, czy by trzy nie weszły. Może powinny, widzowie. O nie, teraz to... Po tej jednej już nie mogę zburzyć, bo tam jest nawalone mleka. Wozieliśmy. Też bez sensu jest takie szerokie... Taki szeroki przejazd. Słuchajcie, jak ona tu idzie, tak? Tak. Ale to w życiu, nie, to nie ma opcji, żebyśmy, to tak musi być. Słuchajcie, nie ma opcji, żebyśmy kolejną dali, no chyba, żebyśmy tu dali. To jest totalnym, ale nie, to nie jest bez sensu. Patrzcie, moi drodzy, bo tam i tak przecież nie ścinam tego zakrętu aż tak, a tu mi przeszkadza ten płot. Znaczy, denerwuje mnie ten płot, którego chcę się pozbyć. No to słuchajcie, traktorem sobie wyjedziemy. Dobra, patrzcie. Jedźmy sobie tym traktorem i tu możemy jeszcze jedną mleczarnię wybudować w tym narożniku. Jak dla mnie całkiem spoko. Traktor tu zaparkujemy, bo oczywiście będę, moi drodzy, nadal będę walczył z burakami cukrowymi, także to, żebyście byli na to gotowi. No i teraz tylko oczywiście wiadomo, ja już tu poza odcinkiem te latarnie ogarnę, nie? To tutaj od razu wam zapowiadam, że muszę ogarnąć. Zresztą pochwalę wam się, pokażę jak.
jak to w końcu zrobiłem. To według mnie ta mleczarnia powinna być droższa. 35 tysięcy to tak jak za darmo. Bez sensu. I zobaczcie, wtedy możemy to tak na oko dać tu, żeby nam nie przeszkadzało. A najwyżej teren sobie zrównamy troszkę. Słuchajcie, no najwyżej zrobimy tak. Dotąd może być. Wiecie, co zrobimy najwyżej tutaj? Kształtowanie terenu. I tutaj najwyżej troszeczkę oszukamy, bo nadal, widzowie, nie mam zielonego pojęcia, jak... Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby się tego płotu pozbyć, nie? Ktoś z was wie, to możecie dać znać. Spróbujmy w ogóle zrobić tak, że ten cały tutaj... Bo i to nie jest przez delayed, bo tego moda ściągałem, nie działa. Nie działa, od razu wam mówię, nie działa. O. Tutaj troszkę też wtedy. Teraz to będę oczywiście łagodził, żeby nie było takiego... No mówię, coś, wy widzicie, że mi się takie projektowe rzeczy bardzo podobają, no ale to tak jak oglądaliście też serię City Skylines, no to no i wróciliśmy do punktu wyjścia. To widzicie, że mnie to kręci, nie? Jak mogę coś projektować, ja to lubię robić, nawet umiem. Coś nie coś potrafię. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, to się tutaj generalnie muszę zrównać bardziej. To tutaj o ten fragment w tym momencie chodzi. Tam to tam jest, wiecie, pikuś. Tylko tutaj ciekawe, czy mi te palety będzie wydawało i dlatego tu muszę troszeczkę zrównać. O, coś tam przebija, więc dalej już nie lecimy. O, przesadziłem znowu. Dobra, to myślę, że będzie palety wydawało. Myślę, że to nie... Myślę, słuchajcie, że to nie będzie problem, żeby palety wydawało. Myślę, że spokojnie palety będą wydawane, także... Tu sobie wtedy możemy to, zobaczcie, tak zrobić i tu mieć gwiazdko, jakbym tej cholernej huźdawki się jeszcze mógł. To byłoby naprawdę super, bo bym mógł tutaj też fajnie zakręcać. Czyli teraz tak, jeśli chodzi o zburzenie, to na pewno latarnię zburzymy, no krzaka nie możemy, tego też jakby nie możemy. Chaty też nie możemy, no szkoda. I ja tu sobie zaraz to jakoś będę ogarniał, ale to już będziecie, o widzicie, tu na przykład tam do ogarnięcia. Przez przypadek, słuchajcie, nie sprzedał mleczarni. Muszę, wiecie, uważać. No. Także to już w następnym odcinku. Widzowie, drodzy, kochani, będzie, bo dzisiaj to już tak się przedłużyło. No ale jak widzicie, no, było warto. Natomiast z tego, co widzę, to ta mleczarnia jest źle wybudowana. To od razu wam mogę powiedzieć, że jest źle. Jest na 100% źle, ale to, żeby sobie ten kształt, słuchajcie, zaznaczyć, patrzcie, co ja zrobię. Tym. Będę wiedział, że minimalnie wtedy ma nachodzić. O. Tak. I. Tu. Łe, zgubiłem tą mleczarnię gdzieś po to. Szkoda, że nie zapamiętuję ostatniego wyboru. To taka mała, skromna mleczarnia, ale to była chyba ta. To mówię, te 30 tysięcy to aż dziwne. I trochę miało nachodzić, czyli tak. No i wjazd mamy spoko, tutaj do zatankowania wjazd też będzie. I nic, niczemu nie przeszkadza, nic z niczym się nie gryzie. Tylko... Jaryt, godzina 20 odcinek. Słuchajcie, dobrze, moi drodzy, kończymy. Jak widzicie, się wkręciłem w kształtowanie terenu, no jak ja się projektowanie wkręcę, to nie ma zmiłuj. To już będę lampami się bawił poza odcinkiem. Taki plan sobie tutaj założyłem, żeby się właśnie z tym troszeczkę tutaj pobawić. No i co? No my się widzimy, moi drodzy, w następnym odcinku. Myślę, że w końcu się doczekacie jakiegoś działania związanego z kurami. Bo te kury też w końcu muszą być, nie ma zmiłuj. No i co? No to tutaj też już chyba, jak już tutaj jeździmy, to tu już też trzeba pomalować. Tutaj nie jeździmy, więc tu nie malujemy. A tutaj już będzie też trzeba ten wjazd sobie pomalować, bo jak widać, też tędy będziemy często urzędowali. Często będziemy urzędowali, więc też tutaj
te latarnie poprawię i zajmę się oświetleniem, ale jak sami widzicie po dłuższym czasie, że to mi jakoś wychodzi, bo dosyć fajnie to oświetlenie mi wyszło w tamtej części z drewnem, prawda? Dosyć fajnie mi to wyszło, więc tutaj też bez problemu to jestem w stanie ogarnąć. No dobrze, to chyba tyle na ten odcinek. Ja sobie tutaj już podziałam, porobię, pobawię się tym, zobaczymy, co tam jeszcze wymyślę, co mi się uda zrobić. Może jakiś pomysł mi się uda znaleźć na to, żeby tej ławki się pozbyć, tej chaty, ale na razie nie mam żadnego pomysłu. Jak mam być, widzowie, szczery, no i tego płotu, no niestety. Niestety, mówię, jak ktoś z was zna tak odpowiedź na to pytanie, jak się pozbyć, jak usunąć taki płot, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, moi drodzy, o Jezu, co to mi się tutaj narobiło? Już miałem kończyć, a tu, ojej. Słuchajcie, tak świgałem te bele, nie, tym, jak on się nazywa, tym widłakiem, tak, tym ładowarką kołową, tak tam pchałem, że one przez dach zaczęły na górę wychodzić, czajcie to, nie? Tutaj była taka sterta, zresztą zobaczcie, no jest jeszcze sterta. I tu była taka sterta, że te bele mi tam przez... No nie wiedziałem, jak je teraz, kurwa, wyciągnąć z tego stąd. Przecież to się nie da. Nic, może będę... Ale to da się wskoczyć? Jakbym dał radę, słuchajcie, tam wskoczyć, to czekajcie jeszcze na koniec odcinka. To tu już, wybaczcie, widzowie, ale tu już użyjemy super siły. Jestem... Znacie moje podejście, że przeciwnikiem, bo to psuje zabawę, no ale nie jestem w stanie, sami rozumiecie, ściągnąć tych bel z dachu. To jedyne, co mi przychodzi do głowy za pomysł. Nie wiem, czy to w ogóle wypali. Ale jedynie mi taki pomysł do głowy szalony wskoczył. Żeby skoczyć na dach, niewiele to zmienia, bo nic to tak naprawdę nie zmienia. Cicho? O! Bo to mnie razi po oczach, czekać. A. Jest? Dobra, tak mogę, czyli tak mogę macać. Za daleko. Widzowie, za daleko. No niepotrzebnie tym widłakiem tak pchałem, widzicie? No nie, to nie był dobry pomysł, widzowie. Także to też te mody mają, jak widzicie, używanie tych modów jako... Jak to powiedzieć, taką sytuację kryzysową jak u mnie, to ja rozumiem jeszcze spokojnie i jest to ok. No może mi się uda tam to ściągnąć, jak tym podjadę bliżej, ale to już sobie zrobię poza odcinkiem. Natomiast w takich sytuacjach uważam kryzysowych, gdzie coś ci się odwali, bo farming ma takie bugi, że nie wiem, kurczę, coś przechodzi przez dach, tak? No to ja uważam, że w takiej sytuacji stosowanie tego moda jeszcze... Ej, się zobaczcie, się zaklinowałem. Teraz będę musiał przesunąć. Albo właśnie takie, jak się zaklinowałem o ten tutaj, kurczę... Widzicie, jak się zaklinowałem, no to jakby stosowanie tego moda jeszcze jest dla mnie takie, no, uzasadnione i zrozumiałe, nie? Natomiast w innej sytuacji uważam, że jest to bez sensu. Dobra, zrobiliśmy. Posprzątane. Oby było już dobrze, widzowie. No nie, jeszcze dwie. Nie, już mi się nie chce, nie? Jeszcze dwie. A tutaj też... O kurde, a co tu się stanęło? O ja pierdziele. Nie, no bugi są. Jak widzicie, są bugi w tym farmingu, no. Dobra, to już mi się nie chce tego ściągać. Nie, jak wiedział, to bym wlazł na dach i to ściągnął. Ale teraz mam ważniejsze sprawy, czyli ogarnąć tutaj kwestię mleczarni, dostarczyć mleko. No i zobaczymy. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka, w którym to... Właśnie będziemy sprzedawali wszystkie mleczne produkty, także trzymaj się, cześć!